Jak zmienia się skóra w okresie menopauzy, jak ułożyć pielęgnację i jakie wybrać suplementy diety? Zapytam o to doktor nauk chemicznych, kosmetologa, dietetyka Alicję Śliwowską, znaną na Instagramie jako doktor skóra. Cześć Alicja. Cześć. Zapraszam serdecznie do obejrzenia całego odcinka, w którym opowiem o tym, jak zmienia się skóra w trakcie menopauzy i jak wspomóc ją od środka za pomocą dobrze dobranej suplementacji, ale też od zewnątrz za pomocą pielęgnacji. Do zobaczenia. Skóra dojrzała, widoczne oznaki starzenia, menopauza. Na tym się dzisiaj skupiamy. Porozmawiamy o pielęgnacji, ale porozmawiamy też o suplementacji, o suplementach diety. Zacznijmy od tej pielęgnacji i od skóry. Jak zmienia się skóra w okresie menopauzy? Czy się zmienia? Nie, też. Czy się zmienia? No tak, no, odpowiedź brzmi niestety tak. Jest to taki naturalny element procesu starzenia się organizmu każdej kobiety, który prędzej czy później każdą z nas faktycznie tutaj spotka. No i niestety jest to coś, czego nie da się uniknąć i faktycznie skóra też o tym doskonale wie. I generalnie nasza skóra, tak jak cały organizm, jest narażona na działanie różnych czynników pochodzenia zewnętrznego i to też może przyspieszać proces jej starzenia się, ale pamiętajmy o tym, że też starzenie może jakby tutaj jest regulowane też czynnikami pochodzenia wewnętrznego, tak zwane starzenie chronologiczne zapisane w naszych genach. I tutaj faktycznie menopauza jest takim specyficznym momentem w życiu każdej kobiety, gdzie zarówno cały organizm, jak i skóra odczuwają faktycznie bardzo mocno czasami te zmiany. Jeżeli chodzi o skórę, co się dzieje z naszym organizmem pod kątem właśnie menopauzy? Niestety wiemy, że to jest taki moment w życiu kobiety, gdzie spada nam bardzo mocno poziom estrogenów, dlatego że jajniki przygotowują się już do tego hormonalnego snu i faktycznie wytwarzają coraz mniej tych estrogenów. A nie na darmo, estrogeny są nazywane hormonami młodości, hormonami pięknej skóry. I z czym się to wiąże? Więc może przejdźmy sobie teraz przez wszystkie warstwy i naskórka i skóry, żeby zobaczyć, jak ta menopauza wpływa na naszą skórę na poziomie komórkowym. Więc przede wszystkim patrząc od tej najbardziej zewnętrznej warstwy skóry, co się dzieje? Na pewno ta skóra traci nawilżenie. Bariera naskórkowa też ulega osłabieniu, co znowu wtórnie przekłada się na jeszcze wzmożoną utratę nawilżenia, dlatego że nasza skóra produkuje z wiekiem i też w wyniku menopauzy coraz mniej ceramidów. Czyli już jest to dla nas znak, że ta bariera naskórkowa przestaje funkcjonować tak, jak powinna. Idąc sobie dalej, jeżeli chodzi o komórki naskórka, a właściwie te żywe warstwy, czyli te warstwy, gdzie komórki naskórka mają jądro i są zdolne do podziałów, niestety właśnie z wiekiem i również w trakcie menopauzy te podziały zachodzą coraz wolniej, co wiąże się z tym, że też nasza skóra coraz wolniej się regeneruje. I generalnie mówię tutaj już o ogólnie regeneracji, ale też w przypadku jakichś uszkodzeń, czy to mechanicznych, czy chemicznych skóry, niestety ta skóra też regeneruje się wtedy wolniej, czyli każda drobna rana też będzie goiła się długo dłużej niż na przykład w młodym wieku u młodej osoby. I też wiąże się to z dysfunkcją układu odpornościowego, ponieważ estrogeny bardzo pięknie modulują układ odpornościowy skóry. I niestety też z wiekiem i z menopauzą, gdzie ten spadek estrogenów jest bardzo mocno widoczny, też niestety komórki Langerhansa gorzej prezentują antygeny, czyli też gdzieś tam ta funkcja układu odpornościowego skóry też niestety słabnie. I w ten sposób to wygląda. I idąc sobie dalej, my wiemy, że w naskórku te składniki odżywcze, których on potrzebuje, znajdują się tylko dlatego, że ten naskórek jest połączone ze skórą właściwą, z jej górną warstwą. I naczynia krwionośne ze skóry właściwej bardzo pięknie transportują nam składniki aktywne do naskórka. Niestety właśnie wraz ze spadkiem estrogenów w menopauzie, czyli w tym całym czasie okołomenopauzalnym, dochodzi niestety do osłabienia połączenia między warstwą podstawną naskórka, a górną częścią skóry właściwej, dzięki czemu ten naskórek, właściwie przez co ten naskórek jest też gorzej odżywiony i też przez to się troszeczkę gorzej regeneruje. No i niestety kolejne kwestie, które też warto tutaj podkreślić, to aktywność fibroblastów. I niestety już wiemy, że będzie produkowane dużo mniej włókien kolagenu, dużo mniej włókien elastyny. Będzie też osłabiona produkcja tak zwanych glikozaminoglikanów, w tym na przykład kwasu hialuronowego, który jak wiem jest bardzo higroskopijny, pięknie łączy cząsteczki wody ze sobą, dlatego skóra też zyskuje na nawilżeniu. Natomiast w tym przypadku im jest mniej tego kwasu hialuronowego, tym też spada nam poziom nawilżenia w skórze właściwej.
No i niestety z wiekiem panie obserwują wzmożoną suchość skóry. Mamy tak obniżoną aktywność gruczołów łojowych, gruczołów potowych, więc ta skóra też faktycznie jest dużo bardziej sucha. No i niestety to, co jest myślę tak najbardziej widoczne gołym okiem, oprócz tej suchości tej skóry, to faktycznie wiotkość, utrata jędrności, utrata elastyczności, coraz cieńsza skóra, coraz cieńszy naskórek. Wiem, że estrogeny też tutaj mają wpływ na grubość naskórka tych żywych warstw. Dlatego też na przykład u starszych osób albo u pań właśnie po menopauzie bardzo często są widoczne takie drobne naczynia krwionośne. Dlatego właśnie, że ten naskórek jest dużo cieńszy. No i niestety tak właśnie działa nam ten spadek estrogenów. Okej, okay. Czyli tak naprawdę wszystko, co powiedziałaś, potwierdza to, że po skórze możemy zauważyć, że wchodzimy też w ten okres menopauzy. Czy po menopauzie tak naprawdę dalej te procesy w skórze też będą się zachodzić dalej tak w stylu, że będą się pogłębiać i dalej to wszystko będzie też tak, wiesz, zachodziło, że ta skóra, no to nie jest tak, że czekamy na tą menopauzę, coś się w tej skórze zmienia i później już tak naprawdę nic, tylko to wszystko postępuje. Niestety tak i to też jest związane zarówno z samą menopauzą, jak i z tym jakby narastającym spadkiem estrogenów, jak i też po prostu z czasem, no bo jeżeli już ta menopauza jest zadaną panią, w większości przypadków u takiej zdrowej kobiety ta menopauza no nie następuje w wieku 30 kilku lat, tylko jednak tak bardziej około tego 50 roku życia i też właśnie oprócz samej menopauzy po prostu ten czas i ta chronologia niestety wiąże się z tym, że faktycznie te zmiany będą postępować. Okej, okay. Powiedziałaś w większości, dlatego że warto zaznaczyć, że jeżeli chodzi o skórę, o nasz organizm, o pielęgnację, nie trzymamy się tu sztywnych ram czasowych i to nie jest tak, że wybija nam pewien wiek, czyli na 100% równa się to, to i to, tylko musimy też tą skórę obserwować. Menopauza równa się skóra dojrzała, równa się widoczne oznaki starzenia, a kiedy tak naprawdę ta skóra staje się dojrzała, bo to się dzieje dużo szybciej, prawda, niż ten okres menopauzalny. Zdecydowanie tak. I to jest super pytanie, bo to jest, udzielę może teraz odpowiedzi, która nie jest do końca satysfakcjonująca, ale to zależy, bo wiemy, że możemy mieć osobę, która ma 30 lat, ale niestety nie dba o siebie, nie dba o rytm dobowy, o dietę, ma bardzo słabe nawyki żywieniowe, eksponuje nadmiernie skórę na działanie promieniowania UV, nie dba o antyoksydację i jej stan biologiczny skóry, ten wiek biologiczny de facto jest bliższy 50 niż faktycznie realnie tej 30 i może być też na odwrót, na przykład pani w wieku 48 lat może być bardzo świadoma pielęgnacji, może się świetnie odżywiać, dbać o antyoksydację, uzupełniać na bieżąco wszelkie niedobory, żyć zdrowo, dbać o rytm dobowy i wiek biologiczny tej skóry może po prostu być dużo niższy niż w rzeczywistości. Więc tak naprawdę ta granica jest bardzo umowna, chociaż kiedyś jak przeczytałam, że starzenie się skóry rozpoczyna się już około 19-20 roku życia i że już w tym momencie nasza skóra zaczyna produkować coraz mniej kolagenu, no nie są to jakieś pocieszające statystyki, ale tak jak powiedziałaś, faktycznie to nie jest jakaś taka granica, że okej, dobijam do 40, czyli od jutra mam skórę dojrzałą. Możemy mieć dużo wcześniej pierwsze oznaki starzenia się skóry, jak i dużo później. Okej. Okay. A czy skóra dojrzała oznacza zawsze skórę suchą, która też potrzebuje takich bardziej treściwych konsystencji? To też jest świetne pytanie, dlatego że jeżeli spojrzymy na skórę dojrzałą pod kątem wieku i na przykład stwierdzimy, że dana pani ma lat 50, więc jej skóra jest dojrzała, a zatem na pewno jest sucha i potrzebuje ogromnych ilości nawilżenia i tutaj natłuszczania. No właśnie nie zawsze tak jest, dlatego że bardzo często spotykamy się na przykład tutaj w takiej codziennej praktyce z paniami, które mogłyby już mieć tę skórę dojrzałą i taką na przykład suchą, a ta skóra nadal lubi się przetłuszczać, więc jakby te gruczoły aktywne, znaczy gruczoły łojowe nadal są aktywne. Więc to nie jest tak, że zawsze skóra dojrzała równa się skóra sucha, ale w ogromnej większości przypadków, niestety to się sprawdza, że z wiekiem maleje aktywność gruczołów łojowych, gruczołów potowych, więc chociażby już widzimy, że ten płaszcz hydrolipidowy na powierzchni skóry już będzie nam się zmieniał składowo, bo jeżeli mamy już tutaj zupełnie inne ilości tych lipidów na powierzchni skóry i też mniej tego potu wydzielanego przez skórę, to też wpływa nam na kompozycję tego właśnie płaszcza hydrolipidowego. Więc nie zawsze tak musi być, że skóra dojrzała jest sucha czy bardzo odwodniona, ale w większości przypadków wraz z wiekiem faktycznie ta suchość skóry i błon śluzowych niestety też nam wzrasta. Okej. Okay. Z pielęgnacji zróbmy krok w stronę suplementacji, suplementów diety, ale dalej zostajemy w temacie menopauzy. I teraz jak to jest? Suplementy diety w okresie menopauzy czy leczenie hormonalne? Czy jedno i drugie? Czy albo jedno, albo drugie? Od czego to zależy? Ja myślę, że jeżeli dana osoba odczuwa faktycznie te skutki dziejącej się menopauzy i jest w tym okresie okołomenopauzalnym, jeżeli bardzo jej to doskwiera,
to zawsze warto skonsultować się z lekarzem i jeżeli taki lekarz faktycznie uzna, że może tutaj przydałaby się taka hormonalna terapia zastępcza, no to faktycznie można podziałać. Natomiast jeżeli lekarz spojrzy na wyniki i stwierdzi, że według niego to nie jest jeszcze konieczne, to jak najbardziej można się tutaj próbować wspierać takimi naturalnymi metodami i właśnie chociażby suplementacją, czy po prostu ziołami. I z takich bardziej właśnie znanych, gdybym ja miała powiedzieć, jaki jest taki must have, w który powinna się zaopatrzyć pani, która wchodzi w taki wiek okołomenopauzalny. Na pewno byłyby to kwasy omega-3. Dlatego, że faktycznie każdy powinien suplementować kwasy omega-3 każdego dnia, ale tutaj jest to szczególnie ważne, dlatego że pamiętajmy o tym, że pod kątem skóry jednak mamy coraz słabszą barierę naskórkową. No i te kwasy omega-3 będą nam ją wspierać po prostu od środka, więc to jest bardzo ważne. Kolejna kwestia. Wiemy, że też w obrębie układu kostnego dzieją nam się rzeczy, których niekoniecznie chcemy tutaj się spodziewać, a niestety tak jest. Zwiększa się ryzyko osteoporozy, więc na pewno warto tutaj zadbać o odpowiednią podaż, czy witaminy K, czy witaminy D3, ale też zadbać o gospodarkę wapniową organizmu, więc to też będzie tutaj bardzo, bardzo ważne. I myślę, że taki złoty środek, który myślę, że każda pani w okresie okołomenopauzalnym kojarzy lub już na pewno o nim słyszała, jest to soja i generalnie produkty strączkowe, które zawierają fitoestrogeny. I fitoestrogeny jest to taka cała grupa związków chemicznych, które mają powinowactwo do receptorów estrogenowych. A my mamy w całym organizmie praktycznie te receptory estrogenowe, również w skórze, więc jeżeli lekarz oceni, że tutaj będzie taka terapia naturalna, bezpieczna, to taka pani jak najbardziej może sobie tutaj wdrożyć właśnie produkty na bazie soi z tymi fitoestrogenami w składzie, ale na przykład też takie ciekawe doniesienia, że taki adaptogen, czyli maca, na przykład też bardzo fajnie wpływa na gospodarkę estrogenową i też może troszeczkę zredukować objawy tej menopauzy, typu właśnie uczucia gorąca, jakaś nadmierna potliwość i też właśnie w kontekście skóry też może być tutaj bardzo pomocne, jak właśnie adaptogen, ale też wiem, że takie bardzo ciekawe składniki, to na przykład dżingiel chiński, czy kora na przykład sosny nadmorskiej, ale także kończyna czerwona, więc jest trochę tych składników, którymi możemy się tutaj podeprzeć, tak. Też sobie od środka podziałać na naszą skórę. Dokładnie tak. Suplementacja diety jest bardzo ważna, pod warunkiem, że jest dobrze dobrana, regularnie stosowana, no i pod warunkiem, że jest zachowany też balans. Też nieraz w naszych wcześniejszych odcinkach wideokastów rozmawiałyśmy o tym, żeby pamiętać, że suplementacja ma być takim wsparciem i pomocą, ale jednak ta codzienna dieta, ruch, sen, jakby to jak wygląda to nasze życie, to jest ta podstawa, tak, żebyśmy o tym pamiętały. Jak to jest też z tymi suplementami diety? To ma znaczenie co rano, co wieczorem? Jakby powinniśmy zwracać na to uwagę? Na pewno warto zwracać uwagę na to, co bierzemy właśnie w danej porze dnia i chociażby taki prosty przykład. Jeżeli bierzemy witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, to na przykład niekoniecznie dobrze brać je na czczo, tylko do posiłku, żeby się lepiej wchłaniały. I takim przykładem jest chociażby witamina D, czy kwasy na przykład omega-3 też idealnie do posiłku. I taka też anegdotka, co do witaminy D, generalnie też nie jest polecane, aby brać ją w porze takiej wieczornej, bo są badania, które pokazują, że ona troszeczkę upośledza proces syntezy melatoniny, czyli hormonu snu. A jednak wiemy, że ta menopauza też dla wielu pań bywa takim trudnym czasem. Te panie często gorzej śpią, stają się takie bardziej nerwowe, zestresowane, no bo jednak jest to jakaś taka nowa sytuacja w ich życiu, która też jakby wiąże się z zakończeniem pewnego etapu, a rozpoczęciem innego. Więc ten zdrowy sen, jakościowy sen jest bardzo ważny, więc witamina D jak najbardziej tak, ale też na przykład do posiłku i w ciągu dnia. Więc super. Faktycznie warto zwracać na to uwagę, w jakich porach dnia przyjmujemy te suplementy. Super. Powiedzieliśmy o suplementach diety, o tym, jakich składników szukać w suplementach diety, a zróbmy teraz krok w stronę pielęgnacji. Wiemy już, że ta skóra się zmienia, wiemy już, że po skórze też będziemy widzieć, że wchodzimy w ten czas menopauzalny i tak dalej. I jakich składników aktywnych szukać w kosmetykach, w pielęgnacji, jeżeli właśnie mówimy o pielęgnacji skóry dojrzałej, z widocznymi oznakami starzenia właśnie w okresie menopauzy? Myślę, że top, który musi się znaleźć naprawdę w każdej pielęgnacji, to są oczywiście retinoidy. Są to naprawdę jedne z niewielu składników aktywnych, które mają szansę realnie docierać aż do skóry właściwej i właśnie o to nam chodzi, bo zwróćmy uwagę, co się dzieje z menopauzą podczas skóry. To, o czym już mówiłyśmy. Redukcja grubości naskórka. Retinoidy zwiększają grubość naskórka. Nie mówię o warstwie rogowej, tylko o tych głębszych, głębiej położonych warstwach. Później retinoidy realnie faktycznie stymulują podziały komórkowe. W menopauzie nam to spowalnia, więc możemy to trochę zbustować właśnie działając od zewnątrz. Kolejna kwestia. Retinoidy realnie działają na fibroblasty i stymulują produkcję kolagenu, elastyny, która również nam kompletnie siada, jeżeli chodzi o okres okołomenopauzalny. Więc znowu jesteśmy w domu. I kolejny benefit ze stosowania retinoidów, no to oczywiście też wyrównanie kolorytu skóry. A też wiemy, że z wiekiem tych przebarwień
przynajmniej nam niestety przybywa. Więc to też jest bardzo dobre rozwiązanie. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała tutaj też o fitoestrogenach, bo tak jak już wspomniałam, są to składniki, które mają powinowactwo do receptorów estrogenowych i my w skórze też mamy receptory estrogenowe, a jeżeli one nie będą się dostatecznie wysycać, to właśnie ta skóra boleśnie odczuje skutki tej menopauzy. Dlatego możemy pomóc. I oczywiście nigdy fitoestrogen nie będzie miał takiego powinowactwa jak nasz naturalny estrogen. Ale zawsze, jak ja to mówię, lepszy rzecz niż nic, więc tak, warto sobie pomóc czymś, co ma powinowactwo do tego receptora i może nam fajnie wpłynąć na skórę. Więc jakieś na przykład czy ekstrakty z soi, czy po prostu wyizolowane te flawonoidy, czy daidzeina, czy denisteina z soi, jak najbardziej będą ok. Wiem, że też fajnie sprawdzają się na przykład fitohormony. I to jest coś innego niż fitoestrogeny, bo fitoestrogeny są to estrogeny, czyli jakby związki budową przypominające nasze ludzkie estrogeny, ale pochodzenia roślinnego. Natomiast fitohormony są to hormony roślinne. Tak jak nasz organizm ma hormony, tak roślina również ma swoje cząsteczki, które pełnią funkcję hormonów, regulują jej rytm, regulują różne procesy, czy wzrastania, czy dojrzewania owoców i tak dalej. I też wiem, że są one stosowane z powodzeniem w kosmetykach, mają też fajne działanie antyoksydacyjne, więc jak najbardziej. I będąc przy antyoksydantach, to jest ogromnie ważne. Dlaczego? Wiemy, że stres oksydacyjny, czyli przewaga wolnych rodników nad potencjałem antyoksydacyjnym komórki, niestety to właśnie jest ten stres oksydacyjny, który nikomu z nas dobrze nie służy, również skórze, naszej skórze. I niestety z wiekiem jest tak, że nasza skóra, zresztą cały organizm również, traci zdolność do regeneracji i przeważają te procesy raczej takie destrukcyjne, aniżeli odbudowujące i regenerujące. I są też badania, które pokazują, że faktycznie z wiekiem mamy coraz większy stres oksydacyjny, co też wiąże się chociażby z inflammagingiem, czyli takim przyspieszonym procesem starzenia się skóry związanym ze stanem zapalnym. A przecież wolne rodniki, a właściwie ich nadmiar, bardzo pięknie nam generują ten stan zapalny w skórze, dlatego zdecydowanie warto iść tutaj w antyoksydację, żeby redukować stres oksydacyjny i troszeczkę wspierać w skórę w tej regeneracji i w ochronie przed wolnymi rodnikami. No i nie ma opcji tutaj bez wsparcia bariery naskórkowej. I myślę, że takie skóry, które są dojrzałe, które faktycznie obserwują wzmożoną suchość, na pewno stosujemy tutaj składniki, które będą nam zwiększać poziom nawilżenia naskórka, które będą wspierać nam regenerację bariery naskórkowej. Czy skwalan, czy masło shea, czy inne emolienty, które znajdziemy w produktach w Waszej ofercie. Naprawdę warto, dlatego że jeżeli my wiemy, że coś działa i że my realnie możemy sobie poprawić ten stan skóry, no to grzechem jest z tego nie skorzystać. No i oczywiście fotoprotekcja. Nie wyobrażam sobie absolutnie w żadnym wieku z niej rezygnować, a jeżeli my tutaj wiemy, że i tak już ta skóra ma ten stres oksydacyjny i tak starzeje się, co jest związane właśnie z tą gospodarką hormonalną, to dlaczego nie pomóc jej i nie chronić jej przed tymi czynnikami środowiska zewnętrznego, które będą nam dodatkowo przyspieszać ten proces starzenia się skóry. I tak jak wiemy doskonale, czasu nie zatrzymamy, no nie da się w pewnym wieku już po prostu przywrócić prężnie działającej gospodarki hormonalnej. Możemy sobie pomóc, no ale wiadomo, że ciało, które ma 60 lat, raczej nie będzie w 100% funkcjonowało tak, jak ciało 20-letnie. Dlatego warto się wspierać zarówno od środka, jak i od zewnątrz i po prostu postawić na taki, myślę, healthy aging, czyli taką świadomą pielęgnację dostosowaną do stanu i potrzeb skóry. Super. Bardzo się cieszę, że tak całościowo też przez to przeszłaś. Powiedziałaś o retinoidach, o tym też takim nawilżeniu, otuleniu skóry, obowiązkowo o ochronie przeciwsłonecznej. I jak to jest z tymi kosmetykami? Bo wiemy i mamy też w ofercie Top Aesthetic takie kosmetyki, które już podpowiadają, pomagają nazwą, że to jest kosmetyk dla skóry dojrzałej, to jest kosmetyk polecany w okresie menopauzy. Czy my się bardzo musimy trzymać tych nazw i tego wieku? Czy to jest tak, że tak naprawdę powinniśmy spojrzeć na te składniki aktywne, na to jak kosmetolog, specjalista dobierze nam ten kosmetyk? Na co zwracać uwagę? Świetne jest to pytanie, naprawdę, dlatego że kiedyś dotarło też do moich uszu takie ostrzeżenie, że mając na przykład 20 kilka lat, absolutnie nie można użyć kremu dla pań 45+, bo skóra się przyzwyczai i już później nie będzie reagować na te produkty. No i wiele takich mitów gdzieś tam krąży, ale ja uważam, że teraz już większość firm, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale wychodzi z takiego znakowania produktu na przykład 20+, 45+, 60+. Okay. Dlaczego? Bo tak naprawdę każda skóra ma swoje potrzeby i skóra 40-letnia może mieć na przykład potrzeby jak 20-letnia i na odwrót, bo wszystko zależy, tak jak już mówiłam, od tego wieku biologicznego skóry, od jej stanu. Więc ja patrzyłabym oczywiście na te deklaracje producenta,
ale przede wszystkim spojrzałabym obiektywnie na rodzaj swojej skóry, na jej aktualny stan, aktualne potrzeby i mimo wszystko skorzystałabym z porady specjalistów, którzy zresztą w Waszym zespole ich nie brakuje, którzy zawsze są chętni, aby pomóc i myślę, że to będzie na pewno bardziej miarodajne, bo jeżeli na przykład tylko będziemy bazować na deklaracji producenta, to może się okazać na przykład, że zrezygnowaliśmy z genialnego produktu, który świetnie odpowiedziałby na potrzeby naszej skóry. Więc ja uważam, że jednak składniki plus porada od eksperta, który pomoże nam dobrać pielęgnację. Ale patrzmy też na deklaracje producentów, bo one jakby też są celowe na zasadzie chociażby marki Biologic Research czy Dottore, gdzie te marki przy tych kosmetykach, które mamy ze sobą, jasno deklarują, że to będzie idealny kosmetyk w okresie menopauzy. Więc jeżeli producent już daje też taką deklarację, to też może być dla nas podpowiedź i taki kierunek, prawda? Tak, to jest świetne, dlatego że właśnie ja miałam tutaj może tak, właśnie się niejasno wyraziłam, bardziej na myśli takie 45+, tak. Czyli takie jakby granice wiekowe. Tego bym się faktycznie nie trzymała, ale jeżeli producent faktycznie sugeruje, że ten krem na przykład będzie idealny w okresie menopauzalnym, to znaczy, że on zawarł tam takie składniki, które będą działać w ten i w ten sposób i on wie, że jeżeli taka deklaracja została umieszczona, to znaczy, że on ma to przebadane. Więc tutaj faktycznie to jest dla nas bardzo fajna wskazówka. Super. Bardzo się cieszę, że poruszyłyśmy ten temat, bo myślę, tak jak wspomniałaś, okres menopauzy nie jest to wybitnie komfortowy czas i to jest coś, w czym też musimy się odnaleźć i to, jak reaguje nasza skóra, jak reaguje w ogóle nasze ciało w tym okresie, ale dobrze dobraną pielęgnacją, dobrze dobraną suplementacją i też tym całym stylem życia naprawdę możemy sobie pomóc, bo to chodzi o to, żeby dać sobie komfort. Tak jest. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ślicznie.